Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, oto i kolejny odcinek z gry Dziedzictwo Hogwartu, Hogwarts Legacy, jak zwał tak zwał. No i cóż, ostatnio skończyliśmy tutaj właśnie naszą prawie że godzinną przygodę z Hogwartem, potem jak atakowaliśmy gobliny, odkrywaliśmy różne zagadki i tym podobne. Czy dziś nauczymy się nowego zaklęcia, którym będzie... Jeśli nie mylę, Expelliarmus, może coś jeszcze innego porobimy. A póki co, tak. Pierwsza sprawa, którą jeszcze oczywiście chcę wykorzystać, to... No przynajmniej częściowo, chociaż jeden Petrificus Totalus. Więcej zrobić nie mogę. A zawsze coś. Tylko myślę, że chcę zrobić jeszcze te. Po prostu... Oj. Okej, czyli 10 sekund ciągłe musi być w powietrzu, no. Niestety, to byłoby za trudne. Na razie. Smutne. Nie udało się, ale dobra, dobra. W takim też wypadku... Chciałem powiedzieć, że już idziemy sobie, pora... pożegnać z tym wszystkim. Tak dalej, ale... Ale właśnie, ale... No widzę tutaj kolejną zagadkę. Merlina. Więc od razu ją tutaj rozwiążmy. No tak, widzę, że to jest ten sam typ, który ostatnio robiłem, więc to będzie bardzo proste, tak? O ile nie będzie problemów z lokacjami piłek, tak jak to było, no, ostatnio trochę z jedną. No w sumie z tymi kulami bardziej niż piłkami, no ale wiadomo. Jeśli ty masz właśnie jakieś dziwnej lokacji sobie nie wymyślą, to powinno być szybko, prosto. Okej. Okay. Dobra, to teraz jeszcze kolejny, na wszelki wielki wypadek znaleźć. Okej, nie ma więcej. Już zrobione, no. Czuję się teraz wszechpotężny monodry w ogóle. Co z tego, że jestem jełpem, który nic nie ogarnia, nie umie i w ogóle jestem Stefanem. Jak ja to mówię, żeby nie było, nie obrażam nikogo po imieniu Stefan czy coś, tylko ja zawsze tak już przywykłem mówić jełop Stefan. Więc u mnie już tak trochę Stefan jest po prostu imieniem takim dla jełopów. Przy czym jełopów w żartobliwym oznaczeniu, że się nie umie, czy coś, nie, że obraźliwie znowu. Bo też wiem, że niektórzy traktują jełop jako coś obraźliwego, no i nawet się nie dziwię takim ludziom, ale po prostu tłumaczę to, żebyście zrozumieli moją perspektywę. I tak, powoli będziemy wracać do Hogwartu. Przy okazji jeszcze właśnie zahaczając o jedną zagadkę, bo tak chciałem sprawdzić, czy właśnie jakieś nie będzie na mapie widocznych, które moglibyśmy mijać wcześniej. No jako, że jasne co. Ja może nawet ją rozwiążemy. A jak ją rozwiążemy, to może to już będzie ta, która da nam większy ekwipunek kolejny raz. Może nie. Zobaczymy. Ale tak czy inaczej, jak już się tym zajmiemy, to pora dostać sobie nowego czara. A potem jak dostaniemy nowego czara, to się jeszcze pomyśli co dalej. Ale coś na pewno. No i dobra, 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 dobra. Prowadzi to tutaj. Zaraz będziemy. Wysypujemy liście, bo jakby inaczej i... okej... Okay. Co z tym tak naprawdę zrobić? Co, mam po prostu ciągnąć tego kamulca, czy jak? Gdzie, jak, na co, po co, za co, że tak to określę. No, trochę nie działa. Nie wiem. Okej, cokolwiek mam tak naprawdę tutaj teraz zrobić, to niestety wydaje mi się, że... No nie jestem w stanie tego... zrobić, więc... No... Chyba, że... Nie, repart też nic nie da. Ej, no cóż. W takim też wypadku... Chciałem powiedzieć, że chyba nic z tym nie zrobimy, ale z drugiej strony przypomniało mi się coś tam. Okej, już wiem, co trzeba zrobić. Jeśli uda mi się ruszyć tego głaza... To już wiem, jakie jest rozwiązanie. Ale nie mogę go ruszyć.
No cóż, szkoda. Gdybym był w stanie, to już bym miał tutaj załatwioną zagadkę. A tak niestety nie mogę. Ale dobra, Hogwarts. W takim wypadku nawet nie będziemy już iść na piechotę. Co nie? Po prostu szybko... poszedł... oddać zadanie. Lekcji profesor Hackett podczas dnia. Tak. Jest dzień, więc mogę już pójść od razu się nauczyć nowego czara. Chyba to był Expelliarmus, jak ciągle to powtarzam. Jeśli to jest Expelliarmus, to tak ulubione ten zaklęcie Henryka Karnicarza. Znanego inaczej jako Harry Potter. To jest pierwsza sprawa, a druga... jeszcze mogę powiedzieć. W teorii przydatny tylko przeciwko czarodziejom, bo służy do zabierania różdżek. I może pozbywanie się też broni od innych przeciwników. No ale nie rozumiecie, o co chodzi. To też wygląda tak pośpiesznie, z muzyczką tylko. Ja bym sobie z chęcią posłuchał, jak ona tam coś więcej mówi i tym podobne. Ale tak. Nawet jeśli to tak pośpiesznie zrobili, to i tak to powinno być coś dosyć ciekawego. I teraz. Oczywiście, że tak. Inaczej bym tu nie przyszedł. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Okay. Dobra, dobra. I Expelliarmus. Oczywiście. Nowy czar czerwonego typu. Warto zapamiętać. I tak, Expelliarmus zamiast tego. Ciekawe, co bije więcej, czy Incendio, czy Expelliarmus. Okej, na pewno ma dużo dłuższe odnowienie. Okej, okay, Expelliarmus wbija różdżki i inną broń z ręką przeciwników. Różne typy wrogom będą regulować w różny sposób po rozbrojeniu, okej. Okej. Okay. Expelliarmus, tak. Okej. Okay. Nowe zaklęcie, fajnie. Revelium coś tutaj zadzwoni. Nie. Dobra. Jeśli mi tutaj nie dzwoni, to tak. Możemy zająć się od razu jakimiś innymi sprawami. Inaczej mówiąc, bierzemy pobocznika, którego tutaj widzę. Bo czemu by nie? A taki Expelliarmus, no, zawsze bardzo fajny dodatek do kolekcji. Ale zanim pójdziemy jeszcze po tam niżej, to... A, dobra, tu wyżej też jest. Ale nie, lepiej pójdę tam niżej, bo ten niżej chyba dłużej czekał na mnie, więc... teoretycznie może być prostszy do wykonania. A może też być trudniejszy. Ja, żeby po prostu moment, w którym się dostaje gry, miał ogólnie jakieś większe znaczenie. Co do trudności ogólnej i wszystkiego. Okej, okay, wybaczcie odcięcia, ale tak, już idziemy tutaj porozmawiać z Duncanem. I zobaczymy, co z tego wyniknie. I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Okay, miałem trochę szczęścia. You must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hackett's class, and, well, mine, unfortunately, took the shape of a puffskin. Oi. Mogę przeżyć, przyszłego cienia coś trzeba jeszcze zbyt wredna. Czego to się bać, to bym raczej powiedział. Bo to mogą przerażać, no cóż... no, aż taki nie będę go, powiedzmy, pocieszał. Adorable. Why would you be afraid of a puffskin? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Okay, regardless of how reasonable I believe my fear of puffskins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskin Dunkin. I'm sorry to hear that.
Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Okay. What sort of plants should I expect in the Hidden Herbology Corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Okay. No dobra, niech ci będzie. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Dziwne zdanie, ale niech będzie. Odszukaj ukryty korytarz zielarstwa i wejdź do niego, okej. To daleko. No cóż, na piechotę możemy pójść jakoś inaczej może, teoretycznie szybciej. A no tak, da radę szybciej. Chociaż nie. Nie, biblioteka to był kiepski wybór. Ach, trudno się mówi. Ale tak. Teraz musimy przeżyć wszystkie ekrany. Tak, klucze do Dalt, tak? Jadowita odwaga. Będę zajęcie eliksirów. Dużo rzeczy nie mamy tak naprawdę. No, klucze mógłbym wyłapać, ale... No, mówiąc szczerze, te klucze wolałbym... na razie może sobie odpuścić. W sensie, jak znajdziemy, to będę z nimi biegał, ale... No, nie będę ich jakoś tak... szczegółowo... Znaczy, szczegółowo wypatrywał. Tym podobne, po co w sumie. Ale tak, no. Po prostu biegnij im przed siebie. Ja widzę co niczego wyjątkowego, na razie. Nadal jednak będę spamił w Revelio. Na wypadek, gdyby coś się miało pojawić. Czym to coś miałoby być, nie mam pojęcia. No, ale wiem, że czymś na pewno. Ja, tak, takie dziwne, wręcz może głupkowate gadanie, no ale... Za mi odbijają takie dziwne, powiedzmy, momenty, w których gadam bez sensu i... Co tu mamy? Tam jakby wcześniej Revelio coś... O. Ale jednak nie. Dobra. Musiałem się przesłyszeć. Nawet tego krzaka nic nie będzie. To jest trochę zaskakujące. Wiesz, może coś jednak tu było? Nie wiem, ja nie wiem już sam czy... Jest! Słyszę to Revelio. Bardzo delikatnie, ale tak, słyszę. Jakieś pszczoły czy coś, jakieś takie ule pojedyncze. Ale dobra, nie przejmujmy się tym chwilowo. Nie Expelliarmus, jełopie. Chociaż to jest akurat moja wina. Incendio. A, nie, dobra. Sterczy to sobie, ale nic z tym nie mogę zrobić. Sprawa. No, ale dobra. Skoro gra tego chce, to niech i tak będzie. Tutaj czy coś znajdziemy? Chyba nie, bo Revelio by już mi pokazało, gdyby coś miało być. Ale nadal wolę sam też to posprawdzać dokładniej. A, tutaj coś jest. Dry vines are one spark away from becoming kindling. Tutaj wymaga to chyba nocy. Co? Może to by to być dziwne, ale... Zaczekałbym do nocy, żeby zobaczyć, co robi ten dziwny sprzęt, który tutaj widzieliśmy. W ten sposób można sobie łatwo przeczekiwać do nocy. Uwaga i...
tak nic nie mogę z tym zrobić, bo tu jakiś po prostu księżyc pokazuje i tyle. Nie, może to znaczy, że nie mam jakiegoś sprzętu potrzebnego? Nie wiem. Ale tak czy inaczej, już niestety zmieniłem dzień na noc, więc niech i tak zostanie. A teraz tam wchodzimy jakby do jakiegoś dziwnego czegoś. Okej. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. No tak całkowicie przypadkiem wpadłem w taki pomysł, co nie, także może gdzieś o tym kiedyś słyszałeś, czy ktoś ci tego uczył? Nie, przypadek. Ale tak. Jest to podstawowa informacja ogólnie zawarta w... No, w pierwszej książce, łamane na filmie o Harrybutterze. To tak jest dosyć powszechna informacja. Ale tak, chyba trzeba tu będzie chodzić cały czas z Lumosem. Albo jeśli nawet nie cały czas, to chociaż często, bo widzę, że w wielu miejscach będą te diabelskie sidła. A co jeszcze takiego? Może zamiast nosić reparo, wezmę sobie z powrotem właśnie Incendio. Jak się nazywał? W sposób jestem w stanie rozpalać tu jakieś ognie. Co potencjalnie zmniejszy wymóg właśnie używania Lumosa. Okej, krwista maska. Dobra, w takim wypadku jak mamy jakąś tam maskę, która też miała zieloną strzałkę, to... Let's czekać... A proszę, zdobyłem też taką maskę. Skoszulince, nawet nie wiem kiedy, gdzie, jak, po co, na co. Ale dobra, oczywiście nie chcę widzieć niczego. Jeszcze mam jakiś nowy kapelusz, który ma statystyki takie same. Okej. Okay. A jeśli chodzi o szalik, chyba jakiś... Chciałem powiedzieć słabszy, ale znaleźliśmy też mocniejszy szalik. No dobra. Nie, to nie miało być bez niczego, to miało być okulary. Jeśli chodzi o szal... Mamy jakiś może bardziej pasujący? Okej, taki szal mogę nosić w sumie. Dobra. Dobra. A to idziemy dalej z... Z Lumosem i Revelio. W sumie nic innego, co nam tutaj nie zostało. Ale tak... Revelio. Dobra, usuwam parę rzeczy, potem tu widzę miejsce na Incendio. Okej. 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 Cztery razy Incendio, czy może wystarczy, czy nie? Nie jestem pewien. Skrzynia, srebrne okulary, które są słabsze. I tak, a swoją drogą mi tylko będziemy musieli się udać też do jakiegoś handlarza, żeby posprzedawać te nadmiarowe ubrania, wszystkie, które mamy. Tak, jeśli chodzi też o takie inne właśnie rzeczy, poza tym, co tutaj tak mówię, to tak, 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 też będziemy musieli właśnie się... Tak, chcę też rozpalić wszystkie te rzeczy, na wypadek, gdyby była za to jakaś nagroda. Achievement, czy nawet wspomnienie o tym, że po co ty to rozpalałeś, wariatem jesteś. Cokolwiek. Monety. Tak, na pewno to jest normalne, że w takim miejscu po prostu monety sobie leżą. Iść olbrzymi jadowity tak. I nagle jest jakieś takie wyjście do szklarni. Okej. Ciekawe. Ciekawe. Nie zaprzeczam. To prowadzi w takie miejsce. Okej. I szklarni, gdzie są tylko te tentakule. Ejha. A nie, proszę mnie, tylko jest jeszcze skrzynia. To oczywiście otworzę. To jest jakaś taka... D
wydaje być jakoś taka lepsza. A niestety gniazda wyposażenia są pełne i tragedia. Tutaj chyba było coś zielonego, co mogę usunąć. Jak podkreślam, zielone rzeczy najlepiej usuwać, jak się już trzeba. Tak, gniazda wyposażenia są pełne. Nie mówcie mi, że cokolwiek w tej skrzyni było, to przepadło. Dobra, dajcie chwilę, lepiej wczytam się i sprawdzę jeszcze raz. No dobra, więc jesteśmy ponownie. Zrobiłem trzy nawet wolne miejsca, więc możemy otworzyć tę skrzynię i zobaczyć, co my tu mamy. Duży szalik z emblematem domu. Seria? Tyle? Czy to jest szarej jakości? Nie, nie, to jest jakości legendarnej. Okej, okay, taki szal. Dobra, no to bierzemy. Niech i tak będzie. Zawsze się może przydać. To jest tak, jak stąd wyjść? Jest tutaj coś takiego? A, dobra, to była po prostu zwykła szklarnia. Tylko tak jakby inna po prostu sala, niż to, w której byliśmy wcześniej. No dobra, no dobra. Ciekawe, czy z Fendrym dało się tutaj wejść też tędy oryginalnie, czy jednak nie? Bo osobiście muszę przyznać, że nie mam pojęcia. Jeśli tak, to ciekawe. Przekazało nam iść naokoło, skoro można było to przejść tak znacznie sprawniej, szybciej i lepiej. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim na razie. Po prostu biegnijmy przed siebie i... Zaraz będziemy na miejscu. Jak się okazuje, Hogwarts niby taka duża szkoła, a jednak zewsząd do wszędzie w miarę blisko. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Jednak to sobie zatrzymał? Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskeen Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This will show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Dobra. Thank you for all of your help. No more Puffskeen Dunking for me. A to jest sobie co ty tak w niej. Okej. Okay. Wiesz co, Duncanie, chciałbym ci powiedzieć, że to prawda, ale... 42 staircases, and this is where they put me. Jakby co najlepiej powiedzieć... Ja jestem świadom tego, jak potrafią być wredni i ogólnie, no niestosowni, inni w różnych momentach, nawet jeśli wydaje się, że nie powinni, więc... Obyś miał rację, Duncanie. Ale też nie będziesz taki pewien, że tak łatwo ci odpuszczę. Dobra, to teraz jeszcze... I to za spotkanie, to zadanie, czy jakoś tak... Albo klasy zaklęć się pewnie będzie siedział, przynajmniej tak to wszystko sugeruje. Jeśli dobrze umiem czytać ten model Hogwartu. Ale tak, no, zrobimy sobie parę takich zadań. A co dalej, to się zobaczy i... no. A, trzeba poczekać po prostu... na dzień. Okej, okay. W takim wypadku w ciągu dnia. Pogadamy i tak, nasz znajomy z Hufflepuffu, Arthur. I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found two maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Może być ciekawie. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Dobra. Very well. Dobra. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. A więc, A.
teraz ciekawe. Gdzie wiem, gdzie zaczynać ogólnie. Ale co konkretnie mam zrobić? To nie mam pojęcia. Jesteśmy w takim miejscu. Tak. Marudź sobie, ile chcesz. Ale tak, wracając teraz na full focus, żeby się skupić i naprawdę porządnie to zdziałać. Nie tu chciałem, chociaż chwilę jest to skrzynia. Tam coś było. Pewnie za tymi zamkniętymi drzwiami potencjalnie, które tutaj są. Nie. A, jest po prostu patrząca skrzynia. Okej. Okay. Czyli muszę znowu wziąć sobie ten czar. I podejść do niej, kiedy nie będzie na mnie patrzeć. Co dało jak zwykle 500 monetów. To jest chyba taka dosyć klasyczna suma. Ale tak, jeśli chodzi o samą natomiast mapę, zadanie, poszukiwanie i tym podobne, to... jest ta klasa, o której myślę... Nie, to jest klasa... Klasa, tak. Klasa profesora Figa. Czyli jesteśmy wyżej niż... ten. Niż powinienem. Pewnie, tak, dobra, że gdzie jesteśmy. Jak tutaj podejdę, to zaraz gdzieś w okolicy, jeśli się nie mylę, powinien być ten... szkielet, o którym była mowa. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Dokładnie. Całe szczęście są po prostu miejsca, które mają być widoczne, a nie jakieś... A nie właśnie jakieś takie, powiedzmy, bardzo skomplikowane rzeczy. No tak, oczywiście. Całe szczęście będzie to bardzo proste. O cholera, słyszę klucz. Dobra, jest klucz. Więc tak. Zanim tam pójdziemy tutaj. Zanim to jednak muszę biec tutaj, żeby nie zapomnieć o kluczu. Jak mówię, jak jakiegoś znajdziemy, to będę się nim zajmował. Jeśli nie znajdziemy, to nie będę się tym zajmował, bo po co? Uwaga, zaraz będzie leciał pewnie. Za pierwszym razem. Świetnie. Kolejna moneta do tej skrzyni domów. Tutaj dzwoni. Żeby w jakimś tutaj... Tak, w jakimś tutaj gabinecie. Do którego jeszcze nie wchodziłem. Jest tutaj żabi chór. Tutaj wsiadają pokryte śluzem symfoniczne żaby, które tworzą żabi chór w Hogwarcie. Te magiczne płozy śpiewają w sześciu głosów i harmonii i potrafią utrzymać intonację lepiej niż większość ludzi. Okej. Okay. Okej, okay. Nie wiem co o tym myśleć. Okej, okay, to jest jakaś większa skrytka. Nie przychodzi skrzynia z okiem. To od razu ukradniemy, o czym nie. Jak już tu jesteśmy, to właśnie można się też tym równie dobrze zająć. Jeszcze taka malutka skrzyneczka tutaj i... A. Ktoś mi coś dzwoni. Co? Już tutaj byłem, tak. Teoretycznie kilkukrotnie, więc... No dlatego mi to zastanawia, co? Gdzie, jak i kiedy mi dzwoni. Bo to dzwonienie... No... Słyszę to bardzo. No ale chyba jestem trochę zbyt ślepy na to, żeby je ogarnąć. I znowu nie ten czar. Przyzwyczajony do tego, co miałem wcześniej. Kurczę, że nie pamiętam, gdzie były te lwy. Co cokolwiek było. Bo wydaje mi się, że gdzieś to widziałem, ale... Ale wiecie co, nie jestem pewien. A, dobra. Może to było jeszcze niżej. Może ich nie widziałem, mylę to w ogóle z czymś totalnie innym.
Okej, chyba. Nawet jeśli nie znajdę ich bezpośrednio, co mam tutaj coś innego, przynajmniej fajnego. Sprawa, że klucze drugi, że mam posąg jakiś smoka kolejny do podniesienia. Jest to posąg śpiącego smoka. Motto Hogwartu brzmi... I to już było czytane, nie chcę mi się tego powtarzać. Bo niestety nie umiem w łacinę za bardzo i to jest jeszcze okropne. Czyli nigdy nie masz klucz śpiącego smoka. Na szczęście ten konkretny śpiący smok wykonany został z kamienia i nigdy się nie przebudzi. Można go łaskotać do woli. Tak, idź kluczu tam sobie. A czy coś jeszcze, czy jest takiego wyjątkowego? Myślę, no ja tu... Tam jeden klucz, czyli drugi, okej. Okay. Zaś mówię, że szybciej możemy odnaleźć wszystkie klucze niż myślałem. No nie dlatego, że jakoś szczególnie ich wyszukuję, co raczej po prostu na farcie znalazłem dwa kolejne. Czasem miałem czyn trzy z tym jednym, który był przed chwilą. Uwaga, i zaraz będzie przylatywał pewnie. Dokładnie, mamy to. I oczywiście przypadkowo całkowicie... Zawsze będą tutaj akurat te. A... Okej, czy tutaj nie przejdę na razie. To jest trochę niezrozumiałe dlaczego, ale no, skoro tak ma być, niech tak będzie. Ale tak, co ciekawe, zawsze przypadkowo, totalnie w tych szafach są symbole domu, do którego akurat my należymy. Okej, kolejna kartka. I wierna i dobra peleryna. Okej. Zobaczymy, jakie te statystykowe to będzie dawać. Plus 11, okej. Nieźle. Ja jednak wrócę z estetyką do... Do tej szaty. Oczywiście. Teraz czy tędy jestem w stanie przejść? A tędy jestem. Czy powinienem? Bo trochę odbiegam od zadania i innych rzeczy, które powinienem bądź nie powinienem robić. A więc to, że znalazłem jakiś... Oj, wybaczcie to. Ale tak jakiś dziwny pokój, do którego nie wiem, czy powinienem wchodzić już teraz. Ale tak, jak już jesteśmy, to przynajmniej okradnijmy skrzynkę. W sumie jedno, co możemy zrobić. A no, przynajmniej nie będę musiał tutaj wracać się ponownie. Chociaż nie będę musiał, bo jeszcze pewnie gdzieś w pobliżu można używać alchomory czy jakichś innych zaklęć, których nie mam. No ale tak, wiecie o co chodzi. Trochę. No i tak. Jestem aż takim jopem, że zapomniałem o skrzyni, którą... Miałem to podnieść. Nie zapomniałem. Tam wyżej coś jeszcze jest, za co? Nie rozumiem, czemu to drzwi się nie otwierają. Ale tak. Może się na pewno z tym nie skupiajmy. Po prostu lećmy za kluczem, który tam gdzieś będzie czekał na nas. A potem zobaczmy, co tam było wcześniej. I... Jak już to ogarniemy, to potem zobaczymy, co dalej. Zanim to jednak mam kolejną kartkę. Urna z prochami. Ta konkretna urna zawierała ponoć napis Pionier Tresury Smoków. Trzeba było nie zaczynać od Rogona węgierskiego, okej. Dobra, uwaga, kluczu. Patrzę na ciebie. Dobrze. Na szczęście jest dużo margines błędu, gdyby nie to, co pewnie bym się załamał. Tak, kolejna moneta, czy tam żeton domu, jak zwał, tak zwał. A tutaj zaraz będzie znowu ton. Ale chwilę mu odpuszczam. Mam cierpliwości na to. Zamiast tego... Po prostu... O. Po prostu zróbmy tak. Jak to. Jak można powiedzieć, sugerowało to wszystko inne. I teraz ile mamy miejsc, żeby potem nie było płaczu znowu, że zabraknie jedno. W takim wypadku jak najwięcej zielonych rzeczy do wyrzucenia. Zanim nawet... Nie, można nawet trochę dostać za nie. Przecież tak szkoda teraz będzie jej wyrzucać. Ale z drugiej strony mamy dużo oszczędności pewnie, jak tak się o tym pomyśli. Okej, jakieś tak... Antyczne szaty.
raczej tędy nie przejdziemy. No cóż. Zaraz zobaczymy, jakie tam statystyki teoretycznie te szaty miały. Zanim to, to jeszcze... A on jest na wysokości... A w sumie na wysokości jakiej? Bo już trochę się pogubiłem. Chyba na wysokości klasy zaklęci. Jeśli nie, to już się pogubiłem naprawdę totalnie, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, jako że ostatni odcinek z Synergą też był dłuższy, to zwrócimy to zadanie, zobaczymy tą szatę i... A tym chyba będziemy kończyć. Więc tak. Okej. Nie chcieliśmy przeszkodzić, ale no. Udało się. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky! Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Okej, dobrze. Jeśli chcesz przeszukiwać jej komnaty, to przeszukuj. Ja muszę zobaczyć, jak te szaty historyka... Nie, szaty historyka są skinem. Okej. Okej. Nieźle, nieźle. I mimo wszystko jednak preferuję na razie chodzić w ubranku Hufflepuffu z tym, powiedzmy, podkładem mistrza pojedynków. Mam taką 61 na 150. To oczywiście w Hogsmeade trochę tego brakuje. W Hogwarcie pewnie jeszcze też sporo. Tak, w Hogwarcie bardzo sporo nawet. Zresztą nie wiem, czy to 150 ich jest tylko w samym Hogwarcie, czy ogólnie stron rywali jest 150 całkowicie. Nie chcę mi się tego liczyć. Ale tak, no. Jak widzicie, powoli kompletujemy to wszystko. Tak samo mamy 26 na 86 ogólnych tych no, ubrań. To jeszcze nie wiem, jak to ma wyglądać z czymś takim, ale nie. Nie będziemy może to za bardzo zagłębiać. A jedno co... W tym momencie, kiedy wykonaliśmy kolejną robótkę taką, planowałbym udać się do Hogsmeade. W różnych celach. Chociaż głównie miałbym zamiar, po pierwsze, aktywować kominek. A po drugie, i co jest ważniejsze dla mnie na razie, miałbym sprzedać graty. Głównie po to, żeby potem nie płakać, że znowu mi się jak wypłynek kończy. Czy coś. No ale tak, po tym wszystkim może jeszcze spróbujemy zahaczyć o eliksiry. Ale zanim to wszystko, to jeszcze tutaj nie był gdzieś skrzyń z okiem. Albo to była ogólnie skrzyń z okiem, albo ona jest w chałupie zamkniętej. I w chałupie to niestety nic nie zdziałamy. Jeśli to była to z okiem, to może coś się uda. Aha, zamknięta chałupa. No trudno się mówi. Dobra. Ale w takim wypadku to... Jak mówię, szybko najpierw do płomyka. Nowego, potem szybko do jakiegoś handlarza, którym będzie można to opchnąć. Nie wiem, czy będę chciał kupować jakieś tam wyjątkowo inne... A już jest dziwne, że nie miałem tego wcześniej. Tak, nie wiem, czy będę chciał konkretnie jakieś inne rzeczy tutaj, powiedzmy, robić. Konkretniej... Ale tak. Po prostu posprzedajemy, połapiemy jak najwięcej stron. Na tym powinno się to, no, przynajmniej teraz zakończyć. Okej, skrzynia sobie śpi. Więc standardowo. Jak to z nimi robię? I tutaj mamy... Nie wiem, co tutaj mamy, bo jest zamknięte. No cóż, w takim wypadku... Nie pozostało nic innego, jak rzucić Revelio, z nadzieją na to, że zabrzęczy gdzieś. Albo nie zabrzęczy. Zależy, jak na to patrzeć. Skrzynie.
Możliwe, że są w tym budynku. Tak na pewno to stwierdzić, ale sprawdzić zawsze można. Okej, okay, nie dosyć, że są z tej skrzynia, to jeszcze mamy kartkę kolejną, która mi zabrzęczała. Nie kot, w sensie fajnie, że kot w ogóle, tam nie głaskaliśmy kotów, ale no. Bardziej chodziło teraz o kartę. A jest to koty ze sklepu Scrivenshaft. Te koty zaś trzymać blisko sklepu z piórami Scrivenshaft. Być może kuszą je pióra, a może smakołyki, które właścicielka często dla nich zostawia. Okej. Okay. Elegancki kapelusz czardzieja. Widzę, że statystykowo chyba lepszy niż to, co noszę obecnie, więc teraz pozmienimy. Obrona 7 punktów lepsza. Więc niech będzie sobie tak od razu lepiej. Dobra. W takiej sytuacji biegniemy na zaplecze. Bo chyba to właśnie na nim będzie ta skrzynia. Wydaje się być skrzynią z okiem. Tak, skrzynia z okiem. Dobrze wyczuł. Dzięki czemu udało się rzucić zaklęcie uniewidzialniające jeszcze zanim było to tak naprawdę konieczne. Ale dobra, jak jeszcze przy tym jesteśmy ogólnie, co... pierwsza sprawa, tutaj pójdziemy. A druga jeszcze ewentualnie byłbym... Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deer around here. Ale tak... co chciałem? Ja po prostu sprzedam ubrania, a potem ewentualnie kupimy nowe recepty. Czy nie wiem, czy na eliksiry, czy coś innego. Ale tak, zanim coś tam, to jeszcze tutaj oczywiście najważniejsza kwestia. Skrzynia z okiem. Trzeba po prostu się ich pozbywać czym prędzej. Po prostu tak. Wszystko. Jeśli będzie coś lepszego, to oczywiście to zostawię, jeśli nie, to wszystko na sprzedaż. Chociaż... trochę to ciekawe, że... handlarze skupują ubrania używane od... w Hogwartu. Nie, żebym to krytykował... ogólnie z perspektywy gry, ale z perspektywy... finansów i tym podobnych rzeczy, to... chyba tak trochę kiepsko. Ale tak, haftowarny, formalny mundurek... maska szaleńca... ciemny ubiór kowalski... strój, szata wschodu słońca. No dużo tu jest fajnych rzeczy. Jednak na razie sobie spasuje. No to ten zestaw. Gdyby dało się jakoś skomputować, to może bym chciał skomputować. Nadzieję miałby stać właśnie na stojaku. Ale ogólnie po prostu wydaje się być taki no, dosyć fajny. No dobra. To skoro to już załatwione, to teraz... pytanie brzmi... nie chcę iść tak bardziej... czy... dobra, pójdźmy najpierw może po... miejsce, w którym... mam jakieś takie... powiedziałbym rośliny bardziej... wątpliwej... reputacji. Podejrzewam, że może tu będę w stanie zaopatrzyć się w kapustę. Z tego co się orientuję, tam gdzie kupowaliśmy ostatnio nasiona, to niestety kapusty ani tym podobnych rzeczy nie było. Ale dobra, dobra, spokojnie. Czarny szkolny szweter. Dobra. Komory jastry. Oczywiście zaraz się tym zajmiemy, tylko najpierw skrzynia. Ekstrawagancka peleryna, okej. Okay. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Drzewo w humorach i jastrach. To ogromne drzewo o wijących się gałęziach podpiera
Sklepienie sklepu Morias? Okej. Najpierw zrobimy zakupy, potem zobaczę, dokąd to prowadzi. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Okay. Muszę to spytać. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. Okay. What do you have for sale? I uwaga, co tu możemy kupić? Let's say we show you some of what's available. Nabus. Albo nasionek kapusty. Mandragory. Jedowaty tentakuli czegoś. Dobra, więc takie. Wykupmy też nawozy, bo czemu nie? Samych tych na razie nie trzeba, moim zdaniem. Dobra. Ale dobrze trafiłem z tym, że tutaj będzie kapusta. Przy kominku w ziemi. Okej, taki kominek w ziemi. Jakby nie. Może to być tutaj nawet. Hogsmeade, here I come. Tak. To będzie właśnie nawet jej własny kominek. Okej. Zaraz znajdziemy to, czego szukamy i będzie dobrze. Cześć, ćma. Tak, przy okazji kolejna kartka. Żeby sruwała, no to tak jak sruwała, to trzeba to... Trzeba ją po prostu wziąć. Dobra, skaczemy. Biegniemy i zaraz będzie po sprawie. Na całe szczęście to razem nie uciekła. Okej, dobrze. Załatwione. Jak się dostaniemy w nagrodę kolejną. No, dostaniemy za to kolejną kartkę. Świetnie, po prostu mówię wam, świetnie. Spokojniejszy odcinek z tego wyszedł, taki, w którym w sumie nie robimy niczego istotnego z punktu fabularnego, może i. Ale mi to nie przeszkadza nawet. Głównie nie przeszkadza mi to dlatego, że takie odcinki jak te, no, gdzie będę biegał za publicznikami tylko i wyłącznie. Handlował jakimiś tam rzeczami, kupował, nie wiem, nasiona kapusty gryzącej czy coś, no to też są naturalnym elementem. I oczywiście musi gdzieś coś dzwonić, żeby było ciężej, co teraz dawać. Dobra. Ja będę się tym może na razie przejmował. Jak będzie mi coś gdzieś dzwoniło, no to będę tego szukał kiedy indziej. Chcę tego namierzyć dosyć szybko. Dlatego, że chciałbym jak po prostu najwięcej zrobić takich tutaj pomniejszych podnoszajek, znajdziek. Czego się, że już 50 minut znowu. Sobie obiecywałem, że zrobię trzeciego odcinka. Oj, niż ten poprzedni. Więc już wygląda na to, że nic z tego nie wyjdzie. Czego się, że chciałem jeszcze odwiedzić właśnie te niektóre sklepy. Co szczęście, czyli tutaj przynajmniej długo nie zabawimy. Szybko kupię, co trzeba i tyle. Let me guess. You're after something fresh. Okej, mamy 5000. Z nasiona ślazu. Destu ptasiego, malwy, figi absyńskie, czegoś tak. I jeszcze nawozy do tego. Przy okazji, akurat liście malwy kupię. Po to, żebym mógł w Kimberlina łatwiej uruchamiać. Dobra.
No to do widzenia, czy coś. Ostatnim punktem na dziś... ten odcinek i ogólnie pewnie dla mnie też na dziś... W sumie będzie ten sklep z eliksirami chyba. To całe wyczarowywanie na razie jest dla nas niedostępne. Chociaż to samo można też powiedzieć o eliksirach i innych rzeczach, no, i tak to wykupuję. Okej. Okay. Może zrobić, ja poproszę wszystkie przepisy. Okej, okay. Wszystkie przepisy wykupione. Tych rzeczy też nie sprzedajemy. Większość moich pieniędzy poszła. Ale mamy już wszystkie przepisy na eliksiry i na... No, i posadzajki wszystkich roślin, więc tak... Takim sprzętem... W takiej sytuacji kończymy ten epizod. Następnym... Co już mogę wam obiecać, idziemy na eliksiry. I raczej skupimy się ewentualnie na zadaniach głównych i zbieraniu zaklęć. Może trochę na sadzeniu dziwnych roślin. Jak to się nazywa? Trochę mi teraz słów. Uważanie tych eliksirów. A ja póki co... Tak, ja po prostu kończę na teraz. I... postaram się poszukać jak najwięcej skrzynek jeszcze. Tutaj jakichś innych rzeczy, które łatwo będzie można pozbierać na wstępie następnego epizoda. Póki co właśnie tutaj to otwieram, no i tak... teraz już naprawdę tyle, więc no trzymajcie się i hej hej!